No, a wtedy się zacząłem się zastanawiać, jaki tam jest MOSFET. Czy tam jest Perun, a po prostu dodatkowo do tego Peruna za pomocą tego sterownika jest wpięte to? Okej. Okay. Witam wszystkich z tej strony ULAT. Mamy dzisiaj piąteczek i nagrywamy trochę filmików. Co prawda, jak widzicie, jesteśmy w warsztacie, więc nagrywamy filmiki serwisowe i czym się dzisiaj będziemy zajmować. Do nagrania mamy filmy dwa, a teraz lecimy z pierwszym. Pierwszy filmik do nagrania to jest replika patrona. Repliczkę dostałem w ramach serwisu, tak naprawdę dostałem ją na przegląd. Mam zrobić jej drobny tuning, bo to jest replika C-kubowa i ja mam zrobić z niej replikę szturmową. Mamy dać dłuższą lufę, zmienić przełożenie zębatek, zrobić shortstroke'a i dopasować moc pod 1,9 Joule'a, czyli tak, żeby to całkiem fajnie chodziło. I dzisiaj będziemy się tym zajmować. Oczywiście potem nagramy testy i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę robimy tu bardzo dużo. Ja mam zrobić tu przegląd, tak jak mówiłem, wymienić lufę, zrobić to pod szturma z C-kubówki. Mamy lufę 300, bo lufa 300 daje nam już praktycznie możliwość w pełni wykorzystania powietrza, jakie generujemy zazwyczaj w cylindrze i tak, żeby mieć miejsce, gdzie rozpędzić kulkę, żeby nie trzeba było nadganiać tego sprężyną. Więc tutaj już bardzo pozytywnie. Tylko pojawił się jeden problem. Mamy bardzo krótką tutaj przestrzeń. I tak naprawdę ta przestrzeń, żeby wam nie skłamać, możemy sobie przyłożyć. To tu mamy jakieś 22-23 cm z tłumikiem. Czyli naprawdę malutko. Dlatego planuję dać tutaj, będziemy musieli tutaj coś pokombinować z jakąś przedłużką i ewentualnie na tej zasadzie po prostu przedłużyć tą replikę, bo no na lufie nawet 22 cm będziemy mieli poważny problem, żeby osiągnąć te FPS-y, które byśmy chcieli, nie przeciążając jednocześnie mechanizmu. Ten problem, z którym będziemy borykać się później, to jest dopasowanie jakiegoś tłumika dłuższego czy jakiejś przedłużki i dalej tłumika, żeby to wszystko i fajnie wyglądało i fajnie się sprawowało. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja nie ukrywam, że tutaj taki fajny, długi tłumik może wyjść całkiem zgrabnie. Taki powiedzmy 20-centymetrowy. Co prawda ja zobaczę, ile go po prostu będę potrzebował. No na razie mamy tłumik 10, daje nam to 22 cm na lufę, więc jakbyśmy dali tłumik 20, to byśmy się spokojnie zmieścili. Ale na razie nad tym powiedzmy się nie zastanawiam, bo najpierw chciałbym, żeby to działało, żebym mógł to sprawdzić, wam to nagrać, bo taka była prośba patrona, żeby to po prostu nagrać, wrzucić na kanał. No co, lecimy, bierzemy się za robotę, zmieniamy te zębatki, dopasujemy wszystko, żeby działało jak najsprawniej, jak najlepiej i zobaczymy, co z tego wyniknie. Bierzemy się za robotę. Taka uwaga tylko z mojej strony, jak wysyłacie komuś replikę na serwis czy cokolwiek, opróżnijcie magazynek, opróżnijcie komorę, tutaj wszystko było załadowane kulkami niewiadomego pochodzenia, nie wiem co to za waga. Pewnie jakieś 25, coś takiego. Tak czy inaczej, taka po prostu uwaga z mojej strony, jeżeli wysyłacie replikę czy do mnie, czy gdziekolwiek na serwis, to raczej bez kulek, nie? A już na pewno bez kulek w komorze i z piętym magazynkiem, bo to wiecie, nieszczęście gazaret gotowe. Zaczynamy rozbierać. Co prawda replika widać, że używana. Dość intensywnie. I z ciekawostek od razu, tutaj mamy jakiś nietypowy układ MOSFET. Ja go kompletnie nie znam, nie wiem co to jest. Jakaś płytka drukowana. Ciekawie to w ogóle rozwiązane, bo tak zazwyczaj MOSFET montowaliśmy na przewodzie ujemnym. On jest na przewodzie sygnałowym i tutaj też jakoś zasilanie do niego idzie. Nie do końca wiem, jak to ma działać. Nie będę tego ruszał. Nie jestem ekspertem od elektroniki. Jeżeli mam coś zrobić z elektroniką, to zazwyczaj przekazuję to komuś, kto się na tym lepiej zna. Ja wobec tego sprawdzę najpierw, czy to działa, bo żebym się potem nie zdziwił. Tak, tylko pytanie, czy kulki nie ma w lufie. Oczywiście, że była. Okej. To jest jakiś układ elektroniczny ewidentnie, bo spust działa bardzo delikatnie. Nie wyczuwam kostki stykowej, więc tam jest jakaś elektronika. Więc spoko. Zdjęliśmy lufę. Znaczy upper receiver. Na razie nam niepotrzebny. I co tutaj widzimy? Widzimy, że mamy komorę ME Pro z od razu z podświetleniem.
Co fajne, to teraz ja zaraz to sprawdzę. Nie ma włącznika, więc wydaje mi się, że to już jest spięte w ten sposób, że w momencie naciśnięcia strzału to nam się zapali, bo faktycznie te kable idą tutaj do układu tego sterującego, tego tutaj. Okej. No, autentycznie zacząłem się zastanawiać, jaki tam jest MOSFET. Czy tam jest perun, a po prostu dodatkowo do tego peruna za pomocą tego sterownika jest wpięte to? Okej. Ciekawe tylko, czy... Bo... Teraz wyjaśnię wam, w czym widzę problem, jeżeli mówimy o tych podświetleniach. Te podświetlenia zazwyczaj podświetlają nie kulkę w komorze, w lufie, która jest powiedzmy wprowadzana, czy jest na górze, tylko kulki, które są jakby w kolejce. Więc nie zawsze podświetlają idealnie, nie zawsze wyrabiają się z czasem i czasami te kulki, które są tutaj przy dyszy, są słabiej doświetlone, bo po prostu są, były naświetlone wcześniej i z czasem tak jakby te naświetlenie troszkę straciły. Nie mówię, że to jest złe. Ja osobiście dlatego wolę tłumiki, bo one naświetlają w momencie, kiedy kulka przechodzi i są i jest ta kulka wtedy świeżutko podświetlona. No ale tutaj to działa, więc ja tego ruszać nie będę, zostawiam to tak jak jest. Ciekawe rozwiązanie tutaj ten sterownik, bardzo ciekawy. Naprawdę fajne, fajne. Tak, zmienimy tutaj tylko lufę i gumkę, bo tu jest standardowa lufa zielona GNG. Mamy dać krajtaka pomarańczowego, więc tak zrobimy. Co prawda nie wiem, czy nie będziemy musieli zmienić też dyszy, bo... Dysza 2100 z gumką krajtaka może się nie do końca uszczelniać. Zresztą zobaczymy w praniu. Chyba silniczek wygląda na iFlita standardowego. Słuchaj, kable troszkę nietypowo przeciągnięte. Zazwyczaj kable przerzucamy na tył i one wracają górą. No tutaj były jeden z tej, ale okej. Okay. iFlit, no iFlit, no przyzwoite silniki. Ja je osobiście dosyć lubię. Nie są uszkodzone, ten wygląda okej. Okay. Zresztą widzieliście, reaguje całkiem fajnie. Też nie będziemy robili z tego jakiegoś potwora DSG czy coś, więc ten silnik raczej powiem spokojnie sobie z tym radzi. Nie wiem, jak z tego będziecie widzieć, bo tak naprawdę nie jest to recenzja, więc w sumie to takie rozkręcanie nie jest chyba potrzebne. Ja sobie tylko wyciszę telefon, bo cały czas mi się drze. Musimy zdjąć selektor. Co prawda tylko jeden, bo drugiego selektora w ogóle nie ma. Jest po nim puste miejsce. Co prawda jest włożona cała ta zębatka od selektora. Nie wiem, czy to ma sens, tylko utrudnia powiedzmy montaż, ale no może się przynajmniej zgubi. Troszkę jest ciasno przez ten spust, który ma bardzo małą pracę, krótką. Nie za bardzo chce nam się poddać, więc ja niestety, ale muszę wykręcić leciutko tą sprężynkę, znaczy tą śrubkę regulacyjną. A, i się udało. Opa. O, Perun V2 optyka. Dawno tego nie widzieliśmy. No to jest to zębatki 13.1. Są 16.1. Bardzo słaba sprężynka powrotna dyszy. Bardzo słaba. Wyjątkowo bym powiedział. Mięciutka strasznie. No, musimy na pewno zmienić cylinder, ponieważ ten jest typ A do bardzo, bardzo, bardzo krótkiej lufy. No my będziemy dawali tutaj dłuższą lufę, więc musimy zmienić cylinder. Tutaj mamy też głowicę cylindra od Maxa, która już widzicie jest już porozbijana. Tak, i te głowice bardzo często uszkadzały nam o te elementy. Tutaj. Więc ta głowica prawdopodobnie pójdzie do wymiany. Co to jest za dysza? Dysza jest podwójnym O-ringiem. Może to jest stary Max model, bo w sumie wygląda jak Max model, tylko kurczę, ten kolor mi trochę nie pasował, ale tak to wygląda na Maxa, więc okej. Okay. W sumie jak tutaj jest głowica też Maxa, to prawdopodobnie Max. O, tutaj też już widać, że zderzak tej głowicy też już się rozpada. Porozwalany. Więc to pójdzie won, na pewno cylinder pójdzie won, ale no zębatek nie będę ruszał. Bo tak naprawdę nie widzę za bardzo potrzeby, tak? Zrobię na nich tylko short stroke'a, żeby to ładniej chodziło. Żeby nie było jakiegoś PME i tak dalej. No bo nie ukrywajmy, że na tym silniku no może być PME z zębatkami 16.1. Ale nie będę wymieniał tych zębatek, bo one są ok. Więc bez sensu. Oczywiście poprawimy chyba podkładkowanie, chociaż nie jest źle, tutaj nigdzie nic nie obciera, ale to podkładkowanie będę robił po swojemu, bo to i tak należy za każdym razem. Ja zacznę sobie chyba od wklejenia łożysk, bo wylatają wszystkie. No, z tego łożyska wypadła już obudowa. Osłona wyleciała.
To nie wiem, to ja bym zmienił te łożyska może. Bo to są łożyska GNG, one nie są zatrwałe. A w tym momencie, skoro mamy budżet przeznaczony na zębatki, zębatek nie ruszamy, bo zębatki są ok, to może wstawimy po prostu łożyska. Damy dobre łożyska, żeby to lepiej chodziło, żeby przede wszystkim się nie rozsypało zaraz. Czyli może od tego zaczniemy. Wywalimy te łożyska. Więc zaczniemy od oczyszczenia tego, odtłuszczenia i wklejenia nowych łożysk. No skoro jedno już się rozpada, to pewnie i pozostałe zaraz będą chciały polecieć. Dobra, mamy odtłuszczone. Teraz klej do łożysk i działamy. Łożyska ogarnięte. To teraz niech one się spokojnie, powiedzmy, niech klej wiąże. Potem się tym zajmiemy. A ja w tym czasie zrobimy sobie tutaj shortstroke'a. Mamy 16.1, mam dość szybki silnik, to zrobimy shortstroke'a na 3 zęby. Nie więcej nie będę robił. 3 zębowy powinien spokojnie dać radę nam tutaj to fajnie napędzić. Ja usuwam 2 zęby z przodu i 1 ząb z tyłu. I zaraz się widzimy, jak już to zrobię. Oczywiście nagadałem się, naprodukowałem i wziąłem się za robotę, a okazało się, że nie włączyłem wcześniej nagrywania. Co do głowicy, kilka uwag. Przede wszystkim przy GNG, jeżeli robicie przy GNG, warto zwrócić uwagę na to, że odległość tutaj, pomiędzy tym wystającym elementem, na którym opiera się głowica, a tym z drugiej strony, jest różna. Jest to prawdopodobnie jakaś wada fabryczna w GNG, ale to praktycznie wszystkie szkiety GNG, którymi się spotykam, jest ten problem, że one nie są w tej samej odległości. I jest to problem z dobraniem głowic, dlatego głowicę jakby dobieramy, to często musimy ją lekko przerobić, na przykład powiększyć tutaj leciutko otwór. To co ja tutaj zrobiłem, żeby to się działo po prostu równo i stabilnie. Co więcej, ja przy tej głowicy zrobiłem trochę więcej. Skróciłem leciutko naszą tutaj prowadniczkę, ze względu na to, że niestety to jest głowica od SR, którą ja używam do SR25, to jest dedykowana do G36, ale niestety nie idzie w tej chwili dostać do dedykowanych do M4, więc po prostu mam zapas tych fioletowych i z nich sobie korzystam. Sprawą już tak samo, jeżeli to zrobimy odpowiednio dobrze, skrócimy tutaj, to nie ma problemu, jeżeli oczywiście to ładnie zaokrąglimy. Ja to tutaj posiedziałem nad tym, żeby to ładnie wszystko pozaokrąglić, żeby nie było jakichś ostrych krawędzi. I co jeszcze tutaj zrobiłem z tą głowicą? Obniżyłem jej odrobinę tutaj ten rant przed o-ringami. Chodziło mi o to, żeby zderzak miał troszkę więcej miejsca na to, żeby mógł się spłaszczyć, zanim zostanie zgniesiony fizycznie przez głowicę pomiędzy jedną a drugą głowicą, żeby po prostu ten o-ring nie zrobił się taki dość szybko. Tutaj osobiście, tutaj to co powiem szczerze, myślałem, że zostawię tą głowicę, ale patrzę, jak co się dzieje z tym o-ringiem, to większość tych uszkodzeń wynika niestety z ostrych krawędzi tego elementu, tej głowicy, która po prostu niszczy zderzak, więc ja uznałem, że w tej sytuacji zmieniam też tą głowicę. Dam FPS software, które są po prostu, raz będzie lżejsza wyraźnie, bo damy pomówkę, nie ma potrzeby tutaj dawania aluminiowej. Będzie to moim zdaniem trwalsze i przede wszystkim nie zniszczy nam tak szybko zderzaka. Wklejamy zderzak i lecimy dalej z robotu. Czyli głowicę mamy ogarniętą, to teraz musimy jeszcze ogarnąć cylinder, no bo ten daje nam troszkę za mało powietrza. On był odwrotnie założony, bo głowica była z tej strony. Wydaje mi się, że ktoś to źle założył, bo tu mieliśmy naprawdę o tyle powietrza, bardzo, bardzo mało. Dobra, tak czy inaczej zmieniamy cylinderek. Lufa będzie 300, więc mi wyszło z moich obliczeń. Wyszło mi, że najlepiej będzie się sprawował przy tej długości cylinderek typu C od FPS Software. To co jeszcze ja chcę sprawdzić, o czym wielu ludzi nie pamięta, ja ostatnio to pokazywałem na streamie, to warto też sprawdzić, jak schodzą się zębatka z szczęką tłoka, czy nie ma gdzieś tam obcierania. Wkładamy sobie zębatkę tłoka. Ja to składam sobie dosłownie o tako, na tej zasadzie, żeby to łapało tutaj. Zamykamy sobie ten gearbox. Hop. I przesuwamy tłok. I tłok powinien nam obracać zębatkę tłoka. Widzimy, że tutaj się to obraca przez otwory. Tak? I nie powinniśmy wyczuwać żadnego jakiegoś większego oporu, że gdzieś tam coś nam przeskakuje, że gdzieś jest jakiś opór na zębatkach, że jest nierówny opór i tak dalej. Tutaj wszystko chodzi równo, więc tłok jak najbardziej ze zębatką się zgrywa, nie ma problemu. Więc git. Teraz będziemy to podkładkować, ale to na to spokojnie, bo jeszcze damy troszkę czasu, żeby ten klej na łożyskach zasechł. A ja w tym czasie wymienię tam głowicę
tłoka. Jak już mówiłem, wspominałem, głowica tłoka dajemy od FPS Software pomową lekką, żeby też troszkę odciążyć ten cały czy szkielet, czy tak naprawdę nawet zderzak. Im lżejszy ten zestaw, tym tak naprawdę lepiej. Ok, skręcone. Kolejny element układanki idzie na bok. Zmienimy dyszę, zmienimy gumkę, ze względu na to, że wtedy będziemy mogli sprawdzić, czy dysza tej długości będzie dla nas ok, czy też będziemy musieli ją wymienić. Bierzemy naszą lufkę Prometeusza. Bierzemy sobie gumeczkę od Krajtaka, bo takie było zamówienie i ja osobiście jak najbardziej je popieram. Notabene kończą mi się te gumki, nie wiem skąd ja je wezmę, bo ich nigdzie teraz nie ma. Wkładamy, zobaczmy jak kołnierz idealnie okrągło. W tych starych komorach Maxa te kołnierze zawsze siedzą dużo lepiej niż w nowych i nie ma żadnego problemu z przepychaniem kuleczki, więc super. Mamy lufkę, możemy teraz przejść do sprawdzenia, czy długość dyszy 2100, którą tutaj mieliśmy, będzie odpowiednia do tego zestawu. Co ja jeszcze widzę, że popychacz mamy bardzo grubą ściankę przednią, więc też możemy ją ewentualnie skrócić. No, dysza niestety nie sięga. Nie uszczelnia się. No kurde, wyczuwam gumeczkę, ale to jest dosłownie na samym końcu. Spróbujemy pocienić popychacz dyszy. Tak, żeby mocniej wysywał dyszę. Wtedy nie mamy ryzyka, że będzie problem z podawaniem, ponieważ dysza daje być dość krótka i będzie odciągana w pełnym zakresie, więc nie będzie nam tutaj wchodziła w światło wieży. Natomiast ze względu na to, że to będzie cięższe, będzie mogła się wysunąć bardziej do przodu dysza, bo to nas nie będzie blokować i w ten sposób powinna nam się doszczelniać. Składamy to wszystko i patrzymy jeszcze raz, jak wygląda nasze położenie. O, i teraz, jak widzicie, znaczy mam nadzieję, że to będzie widać, jak wsuwam komorę, to odsuwam lekko popychacz. Na tyle, żeby to się naprawdę uszczelniało. Mamy szczelność. Nie ma problemu. Pneumatyka gotowa. Zespół lufy gotowy. To teraz jeszcze sobie od razu robimy podkładkowanko, bo już powinniśmy klej od łożysk powinien być już na tyle zaschnięty, że możemy w miarę bezpiecznie tutaj przy tym pracować. Więc lecimy z podkładkowankiem, żeby to wszystko ładnie jakoś poustawiać. A potem już zostanie tylko smarowanie, składanie, no i już potem jakieś testy, tak? Za troszkę będziemy jeszcze musieli prawdopodobnie zmienić sprężynę, bo ta będzie prawdopodobnie dla nas za słaba. No to podkładkowanie mamy skończone i w sumie wszystkie puzzle mamy przygotowane, więc teraz to trzeba nasmarować, poskładać i bierzemy się za testy. Największy problem oczywiście będzie dobór sprężyny, ta będzie ewidentnie za miękka przy shotstroke'u na 3 zęby. Będziemy musieli dać troszkę mocniejszą, tym bardziej, że chcemy tutaj osiągnąć te 1,9 joule'a. Co prawda mam też dużo dłuższą lufę, więc te osiągnięcie, no wstępnie, że ta sprężyna to by nam dała tam około 1,6, 1,7. Więc musimy dać coś ciutkę mocniejszego. No, mam M135. Co prawda wydaje mi się, że będzie lekko za mocno do tego układu. Znaczy za mocno. No dałam powyżej 2 juli tak naprawdę. Ale przetestujemy. I najwyżej ją dopasujemy. A będziemy kombinować z inną. No niestety w tej lepice nie mamy żadnej szybkiej wymiany sprężyny, więc będzie to wymagało troszkę teraz pracy. Składania, rozkładania i tak dalej, i tak dalej. Na szybko, bez żadnych tam wszystkich bajerów, bo no, bądźmy szczerzy, nie na tym mi na razie zależy. Zależy mi tylko na teście, więc składamy sobie mechanikę, złożymy z lufą i zrobimy jakieś pierwsze chrono, bo prawdopodobnie będę musiał to jeszcze raz rozkręcić, żeby dopasować sprężynę. Jakby wszystko poszło zgodnie z planem, byłoby zbyt łatwo, więc mamy drobne poprawki. Tak, po pierwsze, na tym trybie, na semi, mamy automat. Nie ma kulek, są kulki. Moment. Tutaj mamy automat. Tak? Natomiast semi jest dziś o... tutaj. Tu już mamy automat.
Więc mamy do poprawienia na pewno położenie płytki selektora, bo nie działa idealnie. W momencie, kiedy to była C-kubówka i to was strzelało tylko semi, to nie było tego problemu. W momencie, kiedy teraz mamy szturmówkę i zakładamy, że będzie też używany automat, no to niestety troszkę to trzeba doregulować. Ja to jeszcze się pobawię trochę położeniem silnika. Dobra. Płytki nie mogę stąd zdjąć, muszę wobec tego otworzyć całą replikę, wyjąć. Też jest starego typu naklejka, czyli biała. W Perunie, bo to Perun Optical. I teraz w momencie, kiedy... Czy muszę ją przesunąć w tą stronę? Problem z selektorem mamy rozwiązany. Mamy semi, tu gdzie powinno być. Nawet semi jest jeszcze kawałek dalej. I tu mam już automat. Więc tryby są tam, gdzie być powinny, więc to już mamy ogarnięte. Mogło być nawet jeszcze kawałek dalej, ale mieścimy się w tym, powiedzmy, granicy błędu, więc już nie będę tego rozbierał. Łatwe to też programowanie, bo nie ukrywam, że z tym się trochę szarpałem, bo nie wiedziałem, że mi i tu było ustawione semi. Miałem problem, żeby się zorientować, co jest nie tak, dlaczego mam problem. Ja jeszcze tylko jeden myk zrobię, zaraz wam pokażę, bo tutaj jest bardzo twardy dystanser dany i moim zdaniem będzie za twardy, więc zaraz zmienimy sobie dystanser, damy miększy, bo to jest chyba dosłownie twardy plastikowy dystanser i ja postaram się dać dystanser ten od Kajtaka, czyli miękki, żeby to lepiej działało. Na szczęście teraz nie muszę rozkładać już całej repliki. Tutaj w ogóle coś jest nie tak, nie wiem czy to z dystanserem, ale jak próbuję go wcisnąć mocniej, to zaczyna mi się wszystko blokować. Ja obstawiam, że on jest trochę za szeroki i jak próbujemy go wcisnąć tam w dół, to on się po prostu blokuje o krawędzie aluminium. Dlatego też będziemy go wymieniać. No tu mamy po prostu jakiś dystanser, nie wiem, plastikowy, jakby z długopisu. No słabe rozwiązanie. Nie ukrywam. Do tego mamy wklejoną tutaj tą sprężynkę. Ja osobiście tych sprężynek nie lubię, nie wiem czy jej całkiem nie zdemontuję, bo one tylko przeszkadzają w moim odczuciu, nie mają tutaj praktycznie żadnego zastosowania. Odcinam od dystansera krajtakowego nadlewkę, tą dodatkową, która jest nam tutaj niepotrzebna całkowicie. Muszę w tym skalpelu wymienić ostrze, bo już ledwo kroi. Dobra. Teraz mamy nasz dystanserek mięciutki. Znaczy może nie taki mięciutki, bo ten tutaj taki bardzo miękki też nie jest. Ale jest na pewno większy niż to, co tu było. Okej. Okay. Mamy zrobione, dystanser wymieniony. Dalej wciska się to bardzo opornie i to chyba jest ze względu na tą sprężynkę, co tam jeszcze częsta jest. Więc niestety tą sprężynkę też zdejmiemy, usuniemy stamtąd. Nie ma ona tak naprawdę żadnego większego zastosowania, więc bez sensu. I teraz mamy normalny docisk. Wygląda na to, że wszystko ładnie się układa. Co, nie wiem czy to będzie widać. Może jakieś białe tło. O. Więc mamy to wszystko poskładane, ja to składam. I teraz kolejna część, czyli testy w terenie. Czyli zobaczymy jak to strzela, jak to się zachowuje. No i wtedy będzie można powiedzieć, że replika jest skończona. Ale najpierw ja sobie to wszystko poskładam. No i widzimy się już na teście. Okej, okay, to jesteśmy na terenie testowym i będziemy się bawić lepiczką Patrona. Co prawda jak widzicie, lufa wystaje dość mocno. Ze względu, że jeszcze nie dojechał do mnie właściwy tłumik, bo przyjechał mi za gruby i nie wlazł tutaj. Źle podali wymiar. Nie jest ten, który dostałem, była opisana jako 35, a ma 36 mm i po prostu nie wlazł. Czekam na teraz 30 długą, żeby to zasłonić. Ale dzisiaj testujemy. I ostatnio ja to testuję po raz drugi. I nie ukrywam, że wtedy był problem chyba właśnie przez ten tłumik, że opierał mi się lekko o lufę. I oczywiście jak coś się opiera o lufę, to wiadomo jak jest. Do dupy. Więc dzisiaj poprawiamy testy. Jesteśmy w tej chwili na 60 metrach. Kuleczki 0,30 i zobaczymy jak to będzie strzelało.
Dalej mam lekki problem, te gniazda niekoniecznie przyjmuje magazynki, których używam. Znowu S-magi muszę wbijać dość mocno, więc używam tych magów, bo one siedzą najlepiej. Ale jak widzicie, na 60 metrów trafienie w ten cel, żaden problem. Jedyne co, to mamy leciutki wiatr od lewej strony w prawą i ciuteńkę nam zawija te kulki pod koniec. Pusty magazynek. Szybkie doładowanko. Strzela całkiem fajnie na 60 metrów. Spróbujemy jeszcze teraz strzelić coś na 70. No, jesteśmy na 70 metrach i próbujemy się wstrzelić. No niestety na 70 metrów ja już muszę brać lekką poprawkę, bo nie wiem czy to widać, ale wiatr mi znosi te kulki w prawo, tam pod koniec. No na 70 metrach tak lekka kulka to już trochę robi co chce. Trochę nam ściąga w prawo, ale ogólnie celnie jest. A jesteśmy na 70 metrach i kulki tylko 0,3, więc nie są bardzo ciężkie. I naprawdę daje się spokojnie z tym grać, spokojnie strzelać. Jedyne co mi zostało, tak jak mówię, zasłonić tą lufę, żeby tak nie wystawała. I będzie git. I tym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy film. Widzieliście jak to strzela, widzieliście jak to budowałem. Repliczka patrona, ona co prawda dostanie jeszcze tutaj grawerkę z moim logiem, bo taka była prośba od patrona, żeby tutaj umieścić. I mam nadzieję, że ta repliczka będzie mu naprawdę dobrze służyć. Więc cóż, tym akcentem kończymy. Jeżeli macie jakieś pytania co do buildu, to serdecznie zapraszam, piszcie, pytajcie. A na tą chwilę dziękuję wszystkim za oglądanie. Dziękuję patronom za wsparcie, szczególnie temu patronowi, który udostępnił repliczkę na recenzję, a raczej na taki teścik, build i tak dalej. I cóż, do zobaczenia ponownie.